Kiedy wróciłem z Matynki samolotem prosto z deszczowej letniej Anglii do słonecznej Lizbony, był początek września. I teraz dopiero nastąpił początek mojej właściwej wyprawy. Pierwsze kroki na morzu swoją łódką były bardzo ekscytujące, bo jeszcze zupełnie nie była przetestowana na prawdziwych falach. Nie miałem też działającego samosteru wiatrowego, ponieważ niektóre jego elementy zdążyły w międzyczasie przerdzewieć, więc cały czas musiałem siedzieć przy sterze. Dlatego podzieliłem żeglugę na południe Portugalii na małe odcinki, przy okazji też zwiedzając. Najpiękniejsze miejsce po drodze to maleńki rzeczny port, letniskowa mieścina z oszałamiającymi plażami, Vila Nova de Mil Fontes, gdzie żaden normalnej wielkości jacht po prostu ze względu na zanurzenie nie miałby szansy wpłynąć. Potem Algarve, czyli południe Portugalii, które otwiera cypel Świętego Wincentego, najbardziej na zachód wysunięty kraniec kontynentalnej Europy, obok którego jest Sagres, gdzie mieściła się pierwsza na świecie Akademia Morska założona przez Henryka Żeglarza, czyli Szkoła Nawigatorów, która wydała historycznych odkrywców, którzy kompletnie zmienili nam porządek świata, czyli z handlu głównie opartego o szlaki lądowe na system morski. Dla geografa, w dodatku interesującego się geopolityką, ten punkt na mapie aż mi świecił, żeby koniecznie go odwiedzić. Zwłaszcza, że zacząłem swoją podróż spod pomnika odkrywców w Lizbonie, więc widok z klifu w Sagres na otwarty Atlantyk robił na mnie wrażenie. Tym bardziej, że można sobie było wyobrazić, że dokładnie z tego samego miejsca spoglądali w morze studiujący tam Magellan, Kolumb, Cabral, Diaz czy Vasco da Gama. Dalej popłynąłem z kilkoma przystankami do Portimao, gdzie na 3 tygodnie zakotwiczyłem sobie na rzece. Portimao już znałem, bo byliśmy tu Mateńką, ale teraz poznałem każdy zakątek, więc miałem swój ulubiony bar, plażę do biegania pod nosem, a nawet znałem kody do pryszniców w marinie obok, więc zdawało się jakoś żyć. Niestety pogoda zaczynała się już robić w kratkę z uwagi na jesień. Któregoś razu po 5-dniowej ulewie wszystko w mojej kabinie było już zamienione w zupełnie lepką papkę, jak również zabrakło mi przez parę dni prądu, ponieważ panele słoneczne nie ładują, kiedy pada. Ale czasami było przepięknie i słonecznie, tylko już jakby coraz chłodniej, więc czułem, że jestem w pogoni za latem, że za chwilę popłynę dalej na południe i dogonię dobry klimacik. Lecz przede wszystkim byłem tu umówiony z Anetką. I jej przyjazd, chciałbym to wyraźnie powiedzieć, był najistotniejszym wydarzeniem podczas całego rejsu, bo momentalnie się zakochałem. Czyli poza wspaniałą przygodą znalazłem też w trakcie tego rejsu miłość. Niestety trudno początkowo, bo nacechowaną długimi okresami rozłąki. Jeżeli ktoś z Was próbował utrzymywać relację, związek na odległość, to wie, o czym mówię. Więc pomnóżcie to sobie razy 5 i będzie tak jak u nas. Przedstawiam Wam więc szaloną podróżniczkę, Anetę Bohdan. Wir przygody wciągnął Olka na dobre. Łódka już właściwie była gotowa do startu. Olkowi zaczął jednak doskwierać zupełnie inny problem – samotność. Nie jest łatwo przecież znaleźć kogoś, kto zgodzi się na uczestnictwo w takim szaleństwie. Ja jednak nie potrzebowałam dużo czasu na podjęcie decyzji. W październiku po raz pierwszy weszłam na pokład King of Bongo. Była to też pierwsza żaglówka, na jakiej się w życiu znalazłam. Podobnie jak Olek, kochałam poznawać świat. Miałam na koncie dobrych kilkanaście ciekawych podróży, jednak wszystkie były lądowe. Do tej pory mariny były dla mnie bramą do zupełnie innego, nieznanego mi świata. Nie spodziewałam się luksusu, więc początkowo myślałam, że King of Bongo to po prostu mały i skromny jacht, ale w granicach normy. Jednak gdy zostaliśmy zaproszeni w gości do innych żeglarzy, szybko pojęłam, że u nich pod pokładem standardem są łazienki, bieżąca woda i osobne kabiny. Poznałam w ten sposób świat cruiserów, czyli ludzi żyjących i podróżujących po morzach.
Pamiętam, że jednego z wieczorów padło zdanie, które zupełnie zmieniło moje dotychczasowe spojrzenie na podróżowanie. Mianowicie, gdy podróżnik dotrze do brzegu, widzi barierę, a żeglarz widzi początek otwartej drogi do każdego miejsca na ziemi. Żeglarski świat tak nagle otworzył dla mnie swoje wrota i pochłonął mnie w zupełności. Postanowiliśmy, że spotkamy się po drugiej stronie oceanu. Tymczasem jednak przed Olkiem i jego łódką było jeszcze największe wyzwanie tej wyprawy.